Witajcie, mężki z tej strony Travel, w kolejnym odcinku Skyrim 4 na modyfikacji Kaiser Lux jako Kreta. W ostatnim odcinku udało nam się, tak naprawdę zdobyć wszystko, co jest Bizancjum, a w tym odcinku po prostu chcę dobić wszystko, co z nami wojuje. Więc zaczynamy, tak naprawdę oni są, nie powiem, jednym z tych państw, które tak naprawdę obudowały się dookoła, więc na przykład tutaj mamy z dywizjami jakimiś, walczymy. I tak, powoli będziemy wysyłać nasze dywizje tutaj. Tak naprawdę dzięki temu, że tutaj się zdesantowaliśmy, to jak to powiedzieć, może powoli będą się tutaj do nas nasi sojusznicy przychodzić. My na razie tutaj oczywiście wszystko wysyłamy. Nasza armia niezwyciężona powoli płynie, ale oczywiście będzie pewien problem, jeżeli nie uda nam się tutaj jakoś ładnie tutaj zrobić. Oczywiście powoli będziemy tutaj się rozwijać. To, co jednak na razie ja chcę zrobić teraz, to jest odesłać ich i wysłać ich do ataku na inny port, na przykład na ten. Ten port ładnie wygląda. Więc jak już się zdesentowaliśmy, no to... co to za crash? Jakiś crasha dostałem. A nie, dobra. Myślałem, że to crasha to góry. Okej, więc może zamiast tego będziemy szli... Chociaż nie, bo jeżeli mamy problem, no to lepiej nie iść na Afganistan. To przez chwilę zacząłem myśleć jak ostatni idiota, więc na razie tego nie robimy. Na razie tak, tutaj wysłane nasze łodzie podwodne, one się zajmują konwojami, które tam wspomagały. Tutaj Japonia jakoś walczy z tymi, ale dla nas to nie ma dużego znaczenia. Tak naprawdę dwie Rosje też nie jest, to jest dla nas jakieś mega bolące. A my, jak widzicie, nasi sojusznicy tutaj powoli przyjeżdżają. My powoli tutaj będziemy sobie robić. Mam taki problem, że niestety, ale nasza armia tak bardzo jak potężna jest, to myślę, że stacjonowanie w jednym miejscu, tam gdzie akurat stacjonują nasze dywizje portowe, może nie być zbyt dobrym rozwiązaniem, dlatego ją wyślę nieco do tyłu. A my już niedługo zaczniemy tutaj atak, tylko najpierw niech nasze tutaj się rozstawią. A my już rozpoczynamy atak. No i zobaczymy jak tutaj to będzie. Jak na razie potrzebujemy, żeby tylko trochę portu nam zajęli. Więc tak, jeżeli oni się już takie, że o nie, tutaj nas atakują, to może wyjdą z portu. Może. Ale jak na razie nie jest to zapowiadające. Ale coś się udaje nam. Oczywiście jednak mają nieco trochę dywizji w porcie, więc może jednak nie było dobrym decyzją aż takie desantowanie się, ale powoli nasi przejmują tutaj kontrolę, więc próbujemy się zdesantować na inny port, na Bombay. A w międzyczasie może sobie zmienimy dywizję, jeżeli tak można. Na takie chunky dywizje. Póki można się desantować, to są takie specjalne dywizje, które później właśnie, wiecie, one pozwalają nam na desantowanie się. Jeżeli nie mamy ich, to wtedy ta dywizja nie może się zdesantować i to jest właśnie bolące. No my powoli się tutaj, że tak powiem, pozmieniamy nasze template'y. Okay. I powoli będziemy tam to przejmować. Oczywiście nasze dywizje już się trochę rozpęsły, ale nasi sojusznicy powinni nam tutaj pomóc w pewnym momencie. Więc tak, tutaj mamy już nasz desant, ale czy nasza dywizja jest w pełni opakowana, że tak powiem? Nie.
Zapewne ma problem z dostarczeniem. Ale niedługo powinny im wrócić. Chociaż raczej nie. No i jak sami widzicie, wszyscy się desantują, więc może my też się zdesantujemy. My w ogóle popłynęliśmy, czy nie? Bo ja nie widzę tych gdzieś są tutaj. Ale że tak powiem... No właśnie, dziwne było. Dobra, desantujemy się na Bombaj i zobaczymy, czy się nam to uda, czy nie. O, no i ładnie wygląda to. Jakieś, nie powiem, dywizje też Marines. No nie, kurde, wszystko zeszło tutaj. Nasze Marines aż takie nie są. Nie są aż takie dobre. Dobra, w takim razie się wycofujcie. A my powoli tutaj będziemy próbowali się desantować. W takim razie na następny port. No jak mówiłem, jeżeli ten port nie może, no to idziemy na następny. A nasze dywizje powoli, że tak powiem, no się nie zdesantowali na tamten port, a nasze dywizje, że tak powiem, są trochę w kropce. Wszyscy tutaj do siebie strzelają, bo to wojna. Ale strzelają do siebie tak, że trochę trudno określić, co się dzieje. Dobra, więc je przekładamy. Raczej portu wszyscy będą pilnować. A my przejdziemy na tą część. I zobaczymy. Ok, więc tak. Tutaj mi się zrobiło. To jak mówiłem. Tutaj właśnie jest ten problem z tym, że niektóre regiony, które są naszymi korami, no to mają problem z tym. Też jest taki problem, że na przykład mamy tutaj Sudan, a ja nie chcę mieć Sudanu, więc będę musiał komuś oddać Sudan. I tak naprawdę, co tutaj mamy? No kilka miejsc, gdzie nie mamy korów, ale tak powiem, na przykład mamy tutaj kor. Widzicie? A tam nadal jest, więc to zapewne musiałbym się zająć tym. O, i nasi sojusznicy się zdesantowali, to mi się podoba. W takim razie puszczmy tutaj właśnie plan bitwy i powoli przejmujemy, tak, powoli można to przejąć. Szczerze powiem, tak samo można byłoby to zrobić z Brazylią, ale wiecie co, nie chce mi się zbytnio tego robić, więc myślę, że jeżeli czas nie zostanie, no to będzie ostatni odcinek i bez Brazylii, a jeżeli zostanie czasu, no to coś tam porobimy. Więc tak, mamy tutaj możliwość rozwinięcia swojej infrastruktury. Mamy mnóstwo prowincji, które możemy to zrobić. Więc po prostu spamuję to. Dzięki temu też można sobie nieco... nieco sobie... To chyba oni sami robią. Nieco sobie podboostować surowce. Więc niech się boostują. Ja tutaj przekazałem to Scylii, ale Scylia tak naprawdę tylko część wzięła, więc... trochę słabo. O, i się desantujemy. I widać, że nasz desant oprócz tego, że nie ma sensu, to udało się zdesantować i zdesantowaliśmy się na miasto dosłownie portugalskie. Okej, w takim razie póki... jest możliwość, możemy się zdesantować też na jakiś port kolejny. Tutaj mamy port, ale myślę, że to nie jest dobre rozwiązanie. W takim razie zdesantujemy się tutaj. Dobra. Jeżeli coś tutaj możemy, tak szczerze powiedzieć, to możemy tutaj pojechać kolejną armią i zaatakować. Tak naprawdę nie wiem, ile tutaj korów jest ich. Taki, że wiecie, że kor. Tak naprawdę nic. Tak naprawdę oni idą na tym, że oni są Indią, więc Indią. Indiami, więc dosłownie na tym idą. A my tutaj powoli przejmujemy. Tutaj jeszcze jakieś okrążenie. No oni mają po pierwsze słabe dywizje, po drugie mają po prostu ich dużo, więc... Więc tak tutaj to wygląda. No, nie powiem... Tutaj powoli kończy się, że tak powiem, panowanie ich nad Indiami. Długo panowali, ale
mimo wszystko musi się kiedyś zakończyć. Nasza armia tutaj powoli przyjeżdża, ale, że tak powiem, jest problem, że z zaopatrzeniem, bo cała Ententa tutaj przyjechała. W większości też nasze dywizje, więc naszych marionetek, więc to też jest trochę boli. W międzyczasie my na przykład możemy pójść gdzieś, na przykład od tutaj. I będziemy się tam desantować. Jeżeli ten desant. Po tym desancie spróbujemy po prostu, że tak powiem, już robić desant na Brazylię. Nie wiem, ile jest, że tak powiem, naszych, znaczy się desantów, a ile po prostu dywizji się rusza, więc to jest najgorsze. Okay, jak tam na Ceylonie? Na Ceylonie jest fajnie. Więc możemy się, że tak powiem, rozpierzchnąć. Tutaj spróbujemy sobie jak najwięcej zdobyć Ceylonu, żeby ktoś tutaj później wszedł i dla nas tutaj właśnie korzystał. Kogo to jest Ceylon? To jest Indii, ok. Jak tam desanciki? No się niby zdesantowali na port, ale może jeszcze trochę potrwać. Tak naprawdę nasza armia nie powinna iść w tamtą stronę, powinniśmy przyjmować to. Ale jak już tutaj przyjęliśmy, to tak naprawdę my wysyłamy ich z powrotem. Tutaj możemy na przykład i się zdesantujemy na ten port. I tak naprawdę, no nie powiem, a i jest jakieś dziwne, bo wiecie, normalnie to ono desantuje się na mnie co chwila. Ale tutaj w ogóle się nie desantuje. Mnie to po prostu, że tak powiem, dziwi bardziej niż wkurza, że nie potrafią się desantować. Po prostu. No wiadomo też, że ja się zazwyczaj też nie broniłem bardzo. Oj, my mamy najwięcej punktów. Więc to też możliwe jest to. Oni nie mieli żadnej marynarki. Super. I możliwe, że przez to, więc tak. Wy zdobywacie resztę, dlatego że tak naprawdę to jest wasza ziemia. Okej. W takim razie, jak już tutaj właśnie Indie zostały zjednoczone, to my wracamy tutaj. Będziemy teraz wykorzystywać oczywiście manpower, znaczy manpower, porty naszych sojuszników. To jest najlepsze rozwiązanie. Okej. Ogólnie w produkcji zacząłem robić dużo samolotów, ale ich nie wystawiam, bo to zawsze jest wkurzające wystawianie czegoś. No i na razie patrzę, co tutaj jest. Możemy już zmienić sobie w wszystkich dywizjach to na Rocket Artillery. Mi się podoba, mamy dosyć duży soft attack i to jest właśnie plus. Więc jak tutaj mamy to, więc możemy dać do czołgu z powrotem, żeby się tutaj czołgi nam podrobiły. I możemy też w sumie tutaj dodać te czołgi. Mamy taką chunky dywizję czołgową. Dobra. Pytanie jest, czy wy jeszcze jedziecie? Jedziecie i dosłownie jedziecie przez Afrykę całą. Wy też jesteście w tym samym miejscu? Nie. Różni jesteście. Okej, okay. Więc tak, powoli tam jedziemy. Mamy jeszcze w sumie 10 minut. No, mamy stolicę w Rzymie. Ja zapewne, jeżeli mam tutaj klejmy, no to ja tutaj oddam. Tylko jak mówiłem, musimy sobie jeszcze popatrzeć, które to jest. No tutaj na przykład mamy Occupied State, a tak naprawdę to nie powinno być. Ale wiecie, to po pewnym czasie tutaj dodają nowe regiony i jest później problem właśnie z tym, żeby jakoś to ogarnąć. To jest Core, ok, więc przekazujemy transfer. No to jest najgorsze, że kiedy ma się już takie duże mody, to ma prawie już 1500 prowincji, zgaduję. Więc po pewnym czasie po prostu to znika, że tak wiecie, że znika świadomość, że czegoś po prostu nie ma się włączonego. Mm.
of course. I to powinno załatwić nam sprawę. Tam oddałem oczywiście im. Mamy w ogóle San Marino niepotrzebnie. I tak, tutaj powoli nam to zlatuje, tutaj w ogóle nam się to robi. Szczerze powiem, to też sobie skuruję. Tylko dajcie mi chwilę, bo muszę robić wikibasy, żeby zobaczyć. I tutaj okej. No i tak, Sardynia tutaj zyskała tereny z Włoszech, no nam niepotrzebne. W ogóle podoba mi się, że znowu jest właśnie dwa podzielone Włochy na dwie części. No ale tak naprawdę my teraz, że tak powiem, no jesteśmy Bizancją, więc nam się należy. Ale jesteśmy na miejscu, jak sami widzicie, w międzyczasie nasi sojusznicy się zdesantowali, a my... A my też się zdesantujemy, że tak powiem. Jak tutaj wygląda? Chyba w ogóle niczego tutaj nie ma. Nice. Ok, więc jak zawsze robimy tak, że przejmujemy tutaj dookoła prowincję. No nawet wspomożemy tutaj części naszym sojuszników, którzy nie powiem, trochę słabo im się desant poszedł, ale my w międzyczasie zrobiliśmy. Oj, jak sami widzicie, już jak muchy do gówna lecą inne dywizje i takie ho, 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 będziemy zdobywać, ho, 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 ho. Dobra, idźcie spokojnie. Szczerze, nawet chyba nie powinienem wysyłać waszych dywizji. To będzie jedyna armia, którą wyślę, po prostu będę wykorzystywać armię wroga. Dobra, więc jak już tutaj mamy, to my zdesantujemy się na ten port. Zasadnie on jest koło nas, ale już tak się będziemy desantować powoli. No i może się nam uda tutaj z Brazylią zniszczyć. Brazylia niestety nie jest w frakcji, to jest wszystko pojedynczo. To mi się nie podoba. Nigdy nie lubię, kiedy nie są w frakcji. Oni są po prostu wtedy wkurzający. Okej. Okay. A już, jak sami widzicie, już prawie jesteśmy przy tym porcie. A jak się zdesantujemy, no to będzie większy... większy ból. A nasze dywizje... Ej, nasze dywizje nawet nie mogą nawet ruszyć, bo to jest takie... Okej, okay, w takim razie wracacie tutaj. Wracacie na jakiś inny rozkaz. Ale w takim razie wróćcie o tutaj. Widzę, że niektóre dywizje robią to samo co my. To bardziej mi się wydaje, że oni bardziej pilnują to niż czekają, żeby się zdesantować na coś. Dobra, poleciał kolejny desancik i nie powiem, nasza organizacja jest okropna, ale na szczęście to jest tylko milicja. O nie. Nie wysyłajcie więcej. Nie mam organizacji wystarczającej. Dobra, szybko. Bum, jest. Desancik poleciał. Dobra, tutaj nie róbcie po prostu kolejny desant na kolejny port. A, wysyłamy. Kolejny rok. Nie powiem. Kolejny rok. Kolejny... Tak, no, nowy rok, nowy ja. Dobra, no, dzięki temu, że... Oni nie byli, że tak powiem, większym zagrożeniem. Po prostu dzięki temu, że już nieco AI się naprawiło, to już nie mamy takiego problemu. Tak naprawdę to są trzy ostatnie, w ogóle Petain umarł. Tutaj Francja nadal trzyma te tereny. To nawet nie jest wasz... Nie macie tutaj koru żadnego. Co wy chcecie tutaj robić? Więc w międzyczasie... Niech się tam włączy.
Zaznaczę te wszystkie tereny i oddam Ameryce. Bo dosłownie Amerykanie powinni dostać te tereny. Ten też border guard nieco usunę. Okej. Teraz się dajmy tak. Wiem, że Francuzi tutaj zaciekle walczyli kilkunastoma dywizjami pancernymi, ale trzeba, że tak powiem, wreszcie oddać to Ameryce, bo tak to byłoby głupio, by Francuzi mieli terytorium amerykańskie naszych sojuszników. Rwanda się wyzwoliła. Okej, transfer. W ogóle ostatnio nie widziałem jakiejś dobrej wojny domowej w Ameryce. O, już wreszcie robią Victory, bo odzyskali zapewne stolicę, tak? Gdzie to jest? O, tutaj. No właśnie. W takim razie się desantujcie. To jest jedna milicja. Wydaje mi się, że... O, masz teraz nawet dywizję polską. O, masz teraz dywizja pancerna. Okej, jak to wygląda? Teraz jeszcze nasz desant tutaj wszedł. Tak. Wy się nie roz... Wy to nawet nie próbujcie. My po prostu musimy powoli na kolejne... O, teraz na Rio. Będziecie się desantować. Na kolejne po prostu musicie... się desantować. Nie, rozkaz im nie zniknął. Dobra, ładnie to wygląda. Oczywiście Brazylia to nie jest jakieś, że tak powiem, nie jest to łatwe, więc trzeba będzie trochę porobić. Jakąś flotę mają jednak i nasze statki nawet niszczą, nie powiem. No ale to jest, w większości to jest, no, stare łodzie podwodne, więc się nie dziwię. Jedna dywizja nie zdążyła, dobra, jedzie. No to lecimy na Rio, jest coś w Rio, co jest w Rio? O, ma się raz dwie dywizje, Marines. Na szczęście nasze dywizje mają wystarczająco, żeby wypchnąć. No właśnie, raz zabijamy ich dosłownie. Nie są na las stędzi czy coś? Nie, jakaś dywizja idzie. A, ale się udało. Okej. Lećcie tu. I spróbujemy się rozejść. Coś tutaj, tylko dwie prowincje są. Dobra. Udało się nam. Rio zostało zabezpieczone, więc, że tak powiem, jest znakomicie, a w międzyczasie by się przydało zrobić na kolejny desant na São Paulo. To jest kolejny punkt zwycięstwa, który jest dosyć duży, ale nie wiem, czy prędzej to już tam nie wjadą. Szczerze powiem, prędzej to byśmy tam weszli niż byśmy się zdesantowali, ale chyba nasi wjadą szybciej tam do São Paulo. Chyba, że po prostu... Nie, już chciałem powiedzieć, że dywizja konna ich zatrzyma, kawaleria. Dobra, São Paulo zostało zdobyte, więc nie ma sensu. Kolejny... O, kolejny to jest stolica, okej. Okay. Znakomicie. Dobra, więc São Paulo zostało zdobyte, więc jak stolicę zdobędziemy, to zapewne będzie koniec. Okej. Okay. Edward u nas wizytuje, super. Stany Zjednoczone... Czy one idą w... ich... A nie...
tutaj zarządzają. Wydaje mi się, że tak naprawdę już większość z nich zapewne nie żyje, bo w międzyczasie wszystkich pozabijali. Okej. Okay. O, się desantują tutaj, ale sporo dywizji jest. I nie powiem, zdesantowali się poza tym, więc wszyscy umarli. Okej. Okay. Szczerze powiem, to będzie jeden odcinek. Jeżeli będzie coś innego, no to po prostu wytnę. Ale jak na razie się zapowiada, że nawet śmieszne rzeczy się dzieją dookoła świata. Okej, okay, jak to wygląda desant nasz? Przeciwko milicji, bo milicja nie jest jakimś trudnym. Dobra, wiecie co? Może zaczniemy produkcję jakichś rzeczy, które by pomogły naszym chłopcom. Tylko, że i tak mamy dużo miejsca. To możemy na przykład zacząć produkować to. Potrzebujemy stali. Na szczęście nasi sojusznicy mają jej dużo. Okej. No i się nie udało. Szkoda. Lećcie na ten rozkaz. Spróbujemy jeszcze raz. A w międzyczasie dostaniecie nowe samochody. Okej. Nowe samochody. Ile potrzebujemy ich? 1000. No, z czasem powinniśmy szybko je zrobić. Jak to wygląda w tym? No, za 100 dni. O, ogólnie Urugwaj teraz walczy z nimi. Super. Nie powiem, znakomite wyczucie czasu. A my tutaj mamy oczywiście problemy z niektórymi terytoriami, ale tak naprawdę my powinniśmy spróbować. Nie wiem, szczerze powiem, co. Wszystko porobiliśmy. Możemy lotniska pobudować. Tak, lotnisko dla wszystkich, CPK dla wszystkich. Okej. Okay. To powinno na pewien czas nasze budowę zająć. A w międzyczasie może też zrobimy nasze, że tak powiem, od tych. Podoba mi się. Okay, więc tak powoli tutaj się czołgi będą robić. Potrzebujemy więcej stali. Urugwaj został pokonany, teraz jest marionetką, czy nie? Jest, ma White Piece, nawet nie wiem dlaczego. Okej, okay, jak to wygląda z naszymi dywizjami? 70 dni. Burma została pokonana? Przez kogo? A, przez Chińczyków. No, Chińczycy, nie powiem, dosyć się zorganizowali. Dzięki temu, że CM tutaj jest, to nie mają problemu. Co to jest w ogóle? A, Legal Station Cities. No nie powiem, smuteczek. Nasi sojusznicy tutaj jakoś robią. A ja w międzyczasie chciałbym, może spróbujemy się zdesantować. Może to coś tam na. Szczerze powiem, bym spróbował naszą flotę wielką znaleźć. To jest nasza wielka flota. I bym spróbował, że ją podzielić na mniejsze floty i jedną wysłać tutaj.
to wygląda. No, mamy wsparcie bombowców, ale nie powiem. Nie powiem, nasi wrogowie się zabezpieczyli. W takim razie wracajcie na rozkaz. Jak tutaj wygląda z czołgami? To mi jakoś dobrze to idzie. Możemy spróbować, czy mamy ten Amphibius. Mamy. Możemy w ogóle amfibię jakoś ulepszyć? Amfibia? Nie, możemy ją tylko zmienić nazwę. Szkoda. Możemy to ulepszyć, ale to raczej mało nam da. A powoli się nam tej dywizje robią, a tutaj potrzebujemy też trochę. To się nam nawet zmieniło wygląd. O, Brazylia padła. I z nią dosyć dużo krajów, które chyba były ich marionetką. Ok, w takim razie spasujemy. Wow, dosłownie mało co. Ale za to flotę ich wzięliśmy. Dobra. W takim razie nie wiem, dlaczego my to mamy. Tak naprawdę oddamy to Brytyjczykom. To nas zbytnio nie obchodzi, nas ten teren. O nie. No niestety zabrakło nam punktów, żeby ten jeden kraj zabrać. Okej, okay, Marco State. Transfer. Już. Więc tak, tak naprawdę oni nam zostali do pokonania. Paragwaj. O, Paragwaj był z nami. Wow. Nie pamiętałem. W sumie dawno został zjedzony. Argentyna znów wróciła na mapę. To jest ciekawe. My w sumie to, co możemy zrobić, to nie wiem, Chile. Chile też było z nami, wow. Czyli tylko oni są z nami w wojnie? Wow. To by się spodziewał. W takim razie my pójdziemy o tu i spróbujemy się im zdesentować na stolicę. To jest znakomity plan. Dobra, wyzwalają teraz duże państwa. W ogóle nie wiem, o co chodzi z tym. Ja w ogóle tego nie miałem w... O, mać los. Nie miałem to w kontroli. A co to jest w ogóle? Nie wiem, co to jest. Nie wiem, po co mi to dawali. Okej, zmienili... What the heck? Najbardziej mi się podoba to, że wszystkie mają dosłownie własne drzewka. Ma krzyż. Okej. W takim razie nasi Marines, dzielni i potężni, się wybiorą do Chile i dosłownie się tam spróbujemy zdesantować. O, maści los, ale dużo mamy fabryk. Więc w takim razie dajcie tu. To wygląda z tymi CPK. O, trochę dużo ich jest. Dobra, ile zostało? 7 dni, szczerze. Plus jeszcze nasze dywizje muszą trochę organizacji zyskać z powrotem. No nie powiem, gdybyśmy wcześniej zaczęli produkcję ich, to może by byłoby lepiej, ale lepiej później niż... Lepiej później niż nigdy. Lepiej później niż wcale. Zaraz, za chwilę się to nam wyrówna. A to pisze, że 40 dni. Wow. Za 16 dni. Więc ciekawie. W takim razie ja usunę im rozkazy od tutaj. Tym wszystkim. I wrócicie do Bizancjum. Nice. Okej. Okay.
Czy już jesteście gotowi? Jesteście gotowi. Dobra, descent. Aby ktoś tam był, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No nie powiem, trochę mało dywizji mają. Ale chyba nikogo nie ma w stolicy, więc... To nie będzie aż takie imponujące. Powoli płyniemy. No, powoli. Krok po kroku. Tutaj... możemy tak naprawdę... płynąć tu. No już prawie jesteśmy na miejscu. Myślałem, że coś związanego z nami. No i jesteśmy w stolicy. Nice. Tak, specjalnie Marines musieli wjeżdżać na jedną z najwyższych gór świata. Super. Okej, okay, więc może tak jak ostatnio tutaj ktoś przybędzie do nas i zdobędzie tutaj wszystko? Bo nie chce mi się, że tak powiem, stać. A w międzyczasie możemy dosłownie pojechać i zdobyć kilka punktów zwycięstwa. Gdzieś w ogóle stolica jest. O, ma się rozstarać w środku kraju. Tak, gdzieś w Boliwii. Okej, okay, już tutaj widzę, że cztery Marines australijskie. W ogóle jak to wygląda w Australii teraz? Rządzi kobieta? A, Elizabeth. Ona nie rządzi w Kanadzie? No. O, masz los. Nie powiem. Tutaj Elizabeth to wszędzie rządzi. Okej, okay, to w międzyczasie my się zdesantujemy na jakiś inny port, jeżeli jest. Nie ma. Nice. Okej, okay, w takim razie nasze Marines mogą tutaj przyjść i spróbować po prostu się zdesantować. W ogóle oni trochę medali mogą dostać. Ja ich za bardzo nie dawałem, dlatego że w sumie o co? Ale teraz jak mamy, no to niech dostaną wszystkie. Dosłownie wszystkie medale dostali. Najlepszy Marines na świecie. Jeszcze coś? Wow. To była bomba atomowa. Tak, to była bomba atomowa. Zabrakło im powietrza. Dobra. Mi się podoba wystawienie takich dywizji. Ogólnie to są chyba medale z podstawki gry, one ładnie wyglądają. Jak wygląda nasz desant? Nie powiem, trochę się rozszerzyli. A my... nam jeszcze trochę zajmie to, ale... widzę, że się rozszerzył. O mój Boże, co chwila teraz bombardują. Ej, to my! Nasz teren! Wy tam nie szalejcie tak bardzo. A gdzie są nasi? A więc gdzieś... szukam ich, bo... widzę strzałkę, gdzieś tutaj muszą już jechać. O, są. Po prostu trzeba nieco było oddalić. Okej. Okay. Nie tam! Tamtą stronę! Teraz szybko, bo za chwilę tutaj nam wszystko zbombardują i nic już nie będzie do podziału. W ogóle co to za strzałki się zrobiły? Patrzę sobie teraz, co tutaj jest. Oni chyba zrobili powrót do domu. Chyba im się po prostu zablokowała jakaś ścieżka, bo musieliby jeszcze to zrobić. A muszą być na wojnie i... A na wojnie, na pokoju i coś tam z Niemcami, a my to zrobiliśmy.
Okej, zdobyliśmy te tereny i tak naprawdę to trochę słabo szło. Dobra, w takim razie jedźcie tu, a wy, znaczy się, ty jedź tu, a ty jedź tu, a już nie, nie musicie, w takim razie jedź tu. O, to więcej dywizji musi? Czy dywizje Marines nie są aż takie dobre tutaj? No nie dziwię się, bo to w sumie Marines. Ale co tam musimy jeszcze zdobyć? O, Masilos, naprawdę jesteście koło tego. Proszę. Proszę, błagam was. Okej, okay, nasza dywizja tutaj wjechała. Uff. W takim razie zrobimy desant tutaj na ich stolicę. Teraz ile mają w ogóle? Mają ledwo co. Słonie, jakikolwiek punkt zwycięstwa to byłby znakomity. A najlepiej to jakby ten zdobyli. A my za jeszcze 10 dni i już powinno być, tylko że jeszcze nasze dywizje muszą się dostać. O, jedna, nasza flota nawet jest. Wow. A, no chyba, no właśnie, szybciej to oni to będą. Dobra, pas, pas, pas. Dajcie swoją flotę. Nie możemy. Mamy zbyt mało punktów, tak, mało punktów. My większość zrobiliśmy. A nie, Francja wygląda na to. Ale chyba Francja przez to, że ich bombardowała przez większość czasu. Okej, okay, gdzie są? Wielka Brytania. Na górze była? Jest. Zero w ogóle zrobiła, ale i tak im to oddamy. To jest ich po prostu region. No i tak udało nam się. Tak naprawdę ja bym jeszcze sobie tutaj nieco, że tak powiem, porobił, bo na przykład tutaj mam Sudan, który mi dosłownie nie jest potrzebny, ale dobra, niech już będzie. No, nie powiem, nawet było czasami śmiesznie, czasami było źle, że dosłownie musiałem kilka lat poza nagraniem zrobić, dlatego że inaczej to nie byłoby sensu. Ogólnie Kolumbia nas zaatakowała. Super. O, ten gościu ciągle jest. I tak naprawdę myślę, że jeżeli chodzi o taką takie spore serie, no to jak to powiedzieć? No to zawsze jest taki problem, że długo zajmują i koniec zazwyczaj jest taki sam, no ale mi się podobało to tak naprawdę do momentu ataku na Sycylię, później dobijanie reszty to już była tylko formalność. Chiny oczywiście jakoś tak jest, takie już są, można tak powiedzieć. Słów mi trochę brakuje, ale nie powiem. Seria, jakbym miał nagrywać ponownie jako Grecja, to raczej już nie. Więc to jest ta jedna seria, która będzie. Ogólnie mamy, dzięki temu, że po prostu tutaj te floty zaczęliśmy przyjmować, mamy chyba największą flotę na świecie. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jak tutaj się sprawdza, żeby zobaczyć ten, wiecie, na samym końcu. Ogólnie mamy 27 niuków, teraz zauważyłem. O tak. O i tak. Dobra. Byliśmy 25 na świecie. Tak naprawdę punktacja. Ameryka. I za co? Za to. Okej, okay, w takim razie armia. Francja, później Ameryka, później Rosja, nasza marionetka, a później my. Tak naprawdę ja bym mógł jeszcze sobie dobić, ale to wiadomo, że nie o to chodzi. Flota. My mieliśmy największą flotę, jednak miała rację. No powietrze, jak sami widzieliście, mieliśmy 6 fabryk, nie mieliśmy najwięcej, byliśmy na trzecim miejscu. Terytorialnie byliśmy na 5 miejscu, ale to zawsze mówię, że to jest oko moje, bo to chodzi, zobaczcie, że to jest prowincje. No prowincje prowincjami, no Rosja ma duże prowincje, ale przecież ona jest moją marionetką. No i oczywiście punktacja, no to my jesteśmy 25 przez to, że wszyscy sobie po prostu powietrzem podbili. Szukam sobie. Nawet Ukraina podbiła sobie, bo powietrzem sobie podbiła i fabryka była. Wow. Nie powiem, fabryki nawet dobre, ale nie liczą się. A to dziwne.
Myślałem, że się będą liczyły. Mamy tutaj 106 punktów Antanta, zobaczcie, na to prawie wszyscy w Antancie są. No też większość widzę znajomych nas, no, naszych marionetek, więc śmiesznie jest. Okej, okay, na tym kończymy. Myślę, że jeżeli jesteście chętni oglądać dalej jakiegoś Kaiser Reduxa z takiej serii, no to zachęcam, tak naprawdę kolejna seria z Podboju Świata będzie, kiedy mi się będzie podobało. Więc ktoś nam zaproponował mi Kanadę. Ja wiem o Kanadzie, wiem o nich drzewku, ale się zastanawiam przez to, że to już dawno było, a ja chciałbym nagrywać jak najnowsze rzeczy. Więc co najwyżej jeszcze Malty zobaczymy w przyszłości, ale zobaczymy co z Maltą. Może będzie jakaś ścieżka na zjednoczenie Włoch Maltą, więc to może zrobimy. Albo coś z Niemcami. Zapewne z Niemcami będzie, więc będzie ciekawie. Więc był z wami Trevor. No to cześć.